Muszę też się zapytać, no pytanie jest nieodzowne, o skandal duży w internecie, na każdym portalu było odnośnie tego, że podobno to, że wygrałeś, było ustawione. Jak się odnosisz do tego? Tak, no oczywiście słyszałem o tym, ale powiem, że zawsze się takie głosy osób niezadowolonych, a niestety nie da się, żeby wszyscy cię lubili i mieli o tobie dobre zdanie. Podniosły się, no ale to jest ich zdanie i tak jak powiedziałem wcześniej, zawsze były jakieś głosy, że coś jest gdzieś nie tak, jak powinno być. Ja stałem na tej scenie, no pracowałem też na to. Dziękuję jury, że tak wybrało, no i teraz przede mną, no mówię, ciężki okres, żeby udowodnić, że to był naprawdę dobry wybór. Zawiodłeś się na koledze, kiedy zobaczyłeś to wideo, które hula po necie? No bo w sumie ostre słowa dosyć padały. Padały ostre słowa, ale myślę, że tak jak już powiedziałem wcześniej, zawsze się znajdzie osoba, która chce troszkę może zabłysnąć albo przez jakiś czas zrobić jakiś skandal, zamieszanie. No i gada takie rzeczy, ale nie składnia tego, co potem się działo. To pokazuje tylko to, że niestety to była chęć zrobienia szumu z czegoś, co nie miało miejsca, tak?